Rozważanie zatytułowałem Rodzina Jezusa. Zwykle koniec roku, początek roku w naszej kulturze, w naszym kraju jest takim czasem rodzinnym, a w związku z tym, że rodzina też jest fundamentem dla naszego funkcjonowania, więc na początku roku myślę, że to będzie dobry temat, który poruszymy, aby też mieć dobrą podstawę do funkcjonowania w nowym roku. A więc w związku z tym, że czas nas jest ograniczony, zadam takie pierwsze pytanie, czy postawię pewną myśl, którą będziemy chcieli rozwinąć. W jakich warunkach Pan Jezus wychowywał się, jeśli chodzi o swoją własną rodzinę? Możemy powiedzieć, że jeśli chodzi o pochodzenie, to była rodzina arystokratyczna, dlatego że zarówno Maria, jak i Józef to były osoby, które pochodziły z rodu Dawida, prawda, z rodu królewskiego. Natomiast ta arystokracja była taką arystokracją zubożałą. Mieszkali w niedużej miejscowości, w Galilei, w Nazarecie. Nazaret nie miał dobrej opinii. Wykonywali, jeśli chodzi o Józefa, jego zawód był prosty. Można powiedzieć, zajmował się rzemiosłem, wiemy, że był cieślą. Wiemy także, że Pan Jezus później także tym zajęciem się parał w swojej młodości, bo przecież nazwany też został cieślą z Nazaretu, a więc kontynuował rodzinne tradycje, jeśli chodzi o zarobkowanie. Wspomniałem o tym, że Nazaret nie był dobrym miejscem, jeśli chodzi o branie przykładu z mieszkańców, ale był wyjątek. Ja myślę, że zarówno o Marii, jak i o Józefie możemy powiedzieć, że to byli bogobojni ludzie i w związku z tym na tej podstawie możemy powiedzieć, że rodzice, w związku z tym i rodzina, no bo oni przede wszystkim, ich wpływ był decydujący, to była rodzina bogobojna. Na pewno Jezus też wpisywał się w tą właśnie charakterystykę, gdyż już od młodości swojej, od dzieciństwa przejawiał cechy takiego rozbudzenia duchowego. Obcy mu był grzech, obcy mu był bunt przeciwko rodzicom, a więc pod tym względem można powiedzieć, że trudno było o lepsze warunki. Warto zwrócić uwagę na jego matkę Marię. O niej w zasadzie mamy więcej nieco informacji, chociaż nie są to jakieś obszerne fragmenty Pisma Świętego, niż o Józefie, o którym wiemy zdecydowanie mniej. W zasadzie w pewnym momencie jakby ze sprawozdań Ewangelii Józef znika, co jakby potwierdza te przypuszczenia, że prawdopodobnie umarł i pozostała tylko matka Maria. Ale też o niej jakby też Ewangelia podaje nam szereg interesujących informacji, które myślę, że mogą być inspiracją dla współczesnych rodzin, dla kobiet, dziewcząt, które mogą z niej brać przykład, bo oczywiście jako wierni w sprawozdaniu biblijnemu my Marii nie czcimy, bo cześć należy się tylko Bogu, ale myślę, że możemy z niej brać przykład jako z niewiasty, która cechowała się niezachwianą wiarą w to, co Bóg jej przekazywał. O Marii możemy też powiedzieć, że to była kobieta dosyć bystrego umysłu, przenikliwego, co z tych krótkich sprawozdań jakby wynika. Bo weźmy na przykład, gdy Gabriel jej zwiastował, że oto została wybrana, aby urodzić Mesjasza, no to ona oczywiście zauważyła, że jest pewien znak zapytania, prawda? No jak to się może stać, skoro ja jeszcze nie jestem razem z mężem? No zostało jej to wyjaśnione.
Nie wiem, czy jej się to wyjaśnienie podobało, czy nie, ale na pewno było związane z pewnymi problemami, które w tamtym konserwatywnym otoczeniu musiały dać znać o sobie. I to zarówno dla niej, jak i dla męża były to bolesne na pewno doświadczenia, gdy okazało się, że była w ciąży, nie będąc jeszcze razem z mężem, tak jak tutaj już wcześniej wspomnieliśmy. A mimo to Maria była gotowa przyjąć rolę, którą niebo jej wyznaczyło, prawda? I jej piękne, takie piękna zgoda, gdy mówi o to, ja jestem służebnicą pańską, niech mi się stanie według słowa Twego, wskazują, że tutaj była gotowa ponieść też osobiste ofiary, a dla niej wypełnianie woli Bożej było kluczowe. Inne sprawozdanie, które dotyczy Marii, sięgnijmy może do sprawozdań z Ewangelii Łukasza. Łukasz 2, rozdział, werset 33, to jest werset, który chcemy w tym momencie też przypomnieć. Tak, a więc już szybciutko odnajdujemy fragment, nad którym chcemy się zatrzymać. 2:33. Jest to historia związana z pobytem Marii z Józefem w Jerozolimie i oto spotykają się z prorokiem Symeonem. I 33 werset wspomina, prawda, gdy Symeon wypowiedział proroctwo odnośnie Jezusa, ich syna, to werset 33 mówi, a ojciec jego i matka dziwili się temu, co mówiono o nim. I dalej jeszcze jeden werset z tego samego rozdziału przeczytamy, to będzie 51 werset. Tym razem jest to historia, kiedy Pan Jezus zagubił się w Jerozolimie, gdy miał 12 lat. No i dowiadujemy się tutaj, że oni nie rozumieli tego słowa, które im mówił, to mówi werset 50. I poszedł z nimi i przyszedł do Nazaretu i był im uległy. A matka jego zachowywała wszystkie te słowa w sercu swoim. Tak? Czyli nawet fakt, że nie do końca Józef z Marią rozumieli to, co w tym wypadku Jezus powiedział, o co mu w ogóle chodziło, co miał na myśli, to jednak w całym kontekście wydarzeń, które były związane z osobą Jezusa, Maria uważnie to śledziła. I układało jej się to wszystko w taki łańcuszek, prawda? Zwiastowanie Gabriela, proroctwo Symeona, słowa młodego Jezusa. To wszystko utwierdzało ją, że rzeczywiście urodziła kogoś wyjątkowego. Tak jak wspomnieliśmy, chociaż Jezus wychowywał się w rodzinie bogobojnej, to nie wszystko było idealne. Gdy Natanael dowiedział się, że oto jego przyjaciele znaleźli kogoś, kto według ich opinii jest Mesjaszem, to gdy dowiedział się, że to jest Jezus z Nazaretu, wypowiedział takie słowa, które są zapisane w Ewangelii Jana, czy z Nazaretu może być co dobrego? A więc to wskazywało, że oprócz tego otoczenia najbliższych Józefa, Marii, dalsze otoczenie nie było już dobrym przykładem. Wiemy, że dla młodego człowieka, młodzieńca, oczywiście wpływ najbliższych jest bardzo ważny, ale w miarę dorastania liczy się też wpływ coraz bardziej środowiska rówieśniczego, otoczenia. No i tutaj oczywiście Jezus musiał zmagać się z tym wpływem Nazaretańczyków,
świadków, które niekoniecznie było odpowiednie. Nawet we wspomnianej rodzinie Jezusa, tej dalszej, dowiadujemy się, że też spotykał się z opozycją co do sposobu swego zachowania, czy później co do już podjętej przez niego działalności kaznodziejskiej, gdzie bracia i siostry Jezusa nie wierzyli w niego według tego, co mówi nam sprawozdanie. A więc to było na pewno trudne, jeśli chodzi o wychowanie Jezusa. A co z jego edukacją? I tutaj informacje, które podaje nam Pismo Święte, są następujące. Jezus nie chodził do szkoły. Tak? Nam się wydaje, że to było normalne w dawnych czasach, że dzieci nie chodziły do szkoły. Być może w innych krajach tak, ale w Izraelu dbano o wychowanie młodego pokolenia i o jego edukację. I przy synagogach funkcjonowały szkoły, do których dzieci mogły uczestniczyć. Nie było może tak jak dzisiaj obowiązku szkolnego, ale każda rodzina, która dbała o religijne wychowanie dzieci, posyłała je do szkoły. Tam uczono ich historii biblijnych, uczono tradycji żydowskich. No i w zasadzie można powiedzieć, że te tradycje żydowskie w czasach Jezusa bardziej dominowały niż nauczanie biblijne. I w związku z tym opatrzność zdecydowała, że rodzice nie posłali Jezusa do szkoły tej synagogalnej. Trudno nam to do końca określić, co było powodem, czy może byli zbyt ubodzy, czy może już świadomy sposób nie posłali Jezusa do tej szkoły. W każdym bądź razie te obowiązki związane z edukacją młodego Jezusa spoczęły na barkach matki. Mamy świadectwo z książki Życie Jezusa, że to właśnie Maria wprowadzała go w świat historii biblijnych i że on jako małe dziecko wysłuchiwał historii, których sam był bohaterem. Jeszcze wtedy być może nie był świadomy tego. Uświadomił sobie to właśnie prawdopodobnie wtedy, kiedy był jako 12-letni chłopak właśnie w Jerozolimie i zrozumiał, że te wszystkie symbole związane z obrzędami świątynnymi wskazują na jego osobę. A więc ja myślę, że to jest bardzo takie budujące sprawozdanie dla wszystkich tych, którzy mają niedostatki w edukacji, prawda? Są także dzisiaj jest wiele osób, wiele dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły, czy młodzi ludzie, którzy w związku z tym, że ich warunki nie pozwalają im na kontynuowanie edukacji, mając na względzie przykład Jezusa Chrystusa, mogą dojść do wniosku, że czasami inne sposoby edukacji, a przede wszystkim znajomość Słowa Bożego pozwala zdobyć największą edukację, najwspanialszą, najbardziej znaczącą, jaką można na tym świecie zdobyć. Chcę podzielić się takim doświadczeniem w zasadzie z ostatniego tygodnia, gdy rozmawiałem z pewnym młodym człowiekiem, który mając około 30 lat jest już dosyć poważnie doświadczony przez różne trudne sytuacje w jego życiu, ale dzisiaj nie mam czasu, żeby na ten temat szerzej opowiadać, natomiast to doświadczenie z ostatniego tygodnia. Otrzymał ode mnie Pismo Święte i otrzymał też taką mocną zachętę do tego, żeby czytał to Pismo Święte, bo bez znajomości Pisma Świętego trudno mu będzie rozsądzić nawet, czy to, co ja do niego mówię, czy inne osoby, które też mu będą przekazywać jakieś treści religijne, czy to jest prawdziwa nauka, czy nie. Natomiast jeśli będzie znał Słowo Boże, będzie osobiście je czytał, studiował, to wtedy oczywiście będzie mógł w
sposób bardziej prawidłowy osądzić, czy osoba, która mu przekazuje pewne informacje, mówi zgodnie z tym, co czytamy w Piśmie Świętym, czy też to jest może tylko w dużym stopniu ludzka tradycja. I ten młody człowiek z takim troszkę sceptycyzmem podszedł do tego, bo mówi, on do mnie się zwraca, pastorze, mówi, pastorze, ja w życiu żadnej książki nie przeczytałem. A to taka gruba książka. Ja chyba nie wiem, czy mnie to będzie interesować. Ale w związku z tą moją zachętą podjął to zadanie. Zaczął czytać. Na początku nie za bardzo mu to szło. Nie rozumiał w ogóle, co czyta. No więc w związku z tym, że nie mamy takiego kontaktu bezpośredniego, rzadko mamy ten kontakt, ale przez telefon. No więc on przeczytał kilka rozdziałów i mówi, ja tego nie rozumiem, potrzebuję tutaj pewnego wyjaśnienia. No to tam w kilku zdaniach mu to tłumaczyłem. No za tydzień znowu żeśmy się spotkali, kolejny fragment pierwszej Mojżeszowej przeczytał, znowu jakiś mały komentarz. No a ostatnio właśnie zadzwonił mi, pastorze, ja sam się sobie dziwię, to mnie naprawdę zaczyna interesować. Przeczytałem już całą księgę pierwszą Mojżeszową. Jak mam czytać, na co mam zwrócić uwagę, gdy będę drugą Mojżeszową czytał? I rzeczywiście można powiedzieć na przykładzie tego młodego 30-letniego człowieka, że teraz rzeczywiście rozpoczyna swoją Bożą edukację. I Pan Bóg rozpala ogień, prawda, w sercu tego młodego człowieka, aby zdobywał wiedzę na temat Boga i Bożych dróg na podstawie Pisma Świętego. I Jezus, chociaż nie chodził do szkoły, to pod tym względem jest dla nas przykładem. Jego znajomość pism była bardzo dobra. Już od młodości właśnie dzięki między innymi Marii, czy później już osobistym wysiłkom zdobywał tą wiedzę i ta wiedza była widoczna później w jego nauczaniu, gdzie Pismo Święte, można powiedzieć, nie miało dla niego tajemnic. A to był oczywiście duży wpływ także domu rodzinnego, szczególnie Marii. Tak jak wspomnieliśmy, Jezus wychowywał się w skromnej rodzinie pod względem zamożności, a więc jako młody człowiek wspierał tutaj rodzinę, pracował, co też można powiedzieć z ludzkiego punktu widzenia uniemożliwiało mu zrobienie jakiejś kariery, jeśli to tak można powiedzieć, życiowej, no bo jaka perspektywa była przed cieślą, ale jednak wiemy, że Bóg powołał właśnie tego prostego cieśle do tego, aby stanął przed ludem i powołał go do służby mesjańskiej. Ale w kontekście rodziny wiemy, że Jezus miał opozycję ze strony właśnie swoich najbliższych. Także Maria w pewnym okresie jakby przyłączyła się do tych krytycznych braci Józefa. I w Ewangelii Łukasza w rozdziale 8, w wersecie 19 do 21 czytamy słowa Jezusa, które wielu ludzi zdumiewają. Ale jednak one są w Ewangelii zapisane. Przyjrzyjmy się im. 8 rozdział od 19 po 21 werset. I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. I doniesiono mu, matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je. W tym momencie Jezus wywyższył ponad cielesną rodzinę i cielesne związki, które łączyły go czy to z Marią, czy właśnie z tymi braćmi, więzy duchowe.
droga rodzinko zborowa, rzeczywiście te więzy, które dzisiaj między nami funkcjonują, czy będą funkcjonowały, w miarę jak ja także będę was bardziej poznawał, to są więzy, które mają szansę trwać wiecznie. Więzy krwi, więzy z bliskimi, jeśli chodzi o cielesne pochodzenie, niekoniecznie przetrwają do wieczności. Natomiast jeśli oczywiście oprócz tych więzy cielesnych towarzyszą temu więzy duchowe i wspólny cel, wspólne nakierowanie na naszego Pana, na naszego Zbawiciela, to oczywiście to jest to, o co by chodziło i tego typu relacje, one przetrwają na zawsze. Jaka myśl praktyczna płynie ze słów też Jezusa Chrystusa? Jak możemy to właśnie odnieść i wykorzystać w naszym codziennym chrześcijańskim życiu? Przede wszystkim należy podkreślić, że z tych słów płynie taka nauka, że należy tą rodzinę duchową doceniać. Tak? Że należy te wzajemne też więzi pielęgnować. Podobnie jak w naszych doczesnych rodzinach też to powinno mieć miejsce, to oczywiście też dotyczy naszej rodziny zborowej. Że powinniśmy korzystać z błogosławieństw, jakie nam daje obcowanie z rodziną zborową. Przede wszystkim cotygodniowe nabożeństwo, wiemy, że w naszej praktyce jest tym właśnie elementem, który pozwala wzmacniać wzajemne więzi. Ale też myślę, że warto tutaj takie po prostu przyjacielskie więzi pielęgnować, gdy na przykład młodzi rodzice mogą się wspólnie spotykać, czy starsi mogą też wzajemnie się wspierać, czy też służba diakonów jest niezwykle istotna, aby ta właśnie rodzina zborowa mogła coraz lepiej funkcjonować. To są myśli, które oczywiście płyną ze słów Jezusa, gdzie On właśnie bardziej podkreślił znaczenie rodziny duchowej ponad rodzinę doczesną, ziemską. Przenosząc się w taki punkt kulminacyjny, jeśli chodzi o doświadczenie Jezusa tutaj na ziemi, stańmy pod krzyżem. Jezus umiera. Jest to szczególne doświadczenie w życiu każdego człowieka, możemy powiedzieć. Jakie są ludzkie pragnienia, gdy człowiek zdaje sobie sprawę, że oto nadchodzi jego kres na tej ziemi? No, ja jeszcze i pewnie my tutaj na tym miejscu nie mamy tego typu myśli, ale tak pomyślmy, może mamy doświadczenia jakieś w związku z tym, że ktoś bliski odchodził, być może żegnaliśmy kogoś bliskiego, czy to babcię, dziadka, matkę, ojca. Z reguły wiemy, że ci ludzie pragną odchodzić w otoczeniu bliskich, prawda? Nieraz są takie sprawozdania, że ci ludzie wręcz posyłają tam po syna, po córkę, bo chcą jeszcze ich zobaczyć, chcą z nimi porozmawiać, chcą może jakieś ostatnie przekazać im myśli, chcą odczuwać, że otaczają ich w tym krytycznym momencie, gdy ten wróg, którym jest śmierć, puka do drzwi, kiedy kończy się życie, aby właśnie odejść w gronie bliskich. Jak Jezus kończył swoje doczesne życie przed zgonem na krzyżu. Czy byli tam najbliżsi, byli bracia? Wiemy, sprawozdanie mówi, że Maria była, prawda? Matka była. I kto jeszcze był?
Jan był. Tak? Czyli można powiedzieć, jeden przedstawiciel z rodziny cielesnej, drugi przedstawiciel z rodziny duchowej, chociaż Marię też możemy zaliczyć do tej duchowej rodziny Jezusa Chrystusa z pewnością. I ciekawe jest, o czym Pan Jezus myślał w tym momencie, gdy właśnie Jan z Marią stanęli przed Nim. Komu mógł powierzyć pod opiekę tą umiłowaną kobietę, która, wiemy, że sytuacja wdowy w tamtym czasie nie była wcale łatwa. Ona, owszem, korzystała z opieki najbliższych, no a kiedy najbliższych brakowało, no to niekoniecznie jej los był łatwy, dlatego Pismo Święte akcentuje tą wdowę i sierotę, że będziesz ich wspierał, będziesz im pomagał, prawda? No i oto Jezus oddaje pod opiekę, można powiedzieć, obcej osoby. Nie mówi do Jana, wiesz, tam są bracia moi, a tu jest ich matka, czy ich z rodziny, weź tam ją zaprowadź do tej rodziny, prawda? Nie. Jan ma obowiązek jakby zatroszczyć się o Marię. I wiemy, że tak też się dzieje. No a Jezus, chociaż nie dysponował w tym momencie jakimiś środkami materialnymi, to dysponował sercem Jana, który wiernie wypełnił słowa, które Jezus do niego skierował. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 19 rozdział. I tutaj w 19 rozdziale werset 29. Tak, to są słowa, które Jezus wypowiedział w czasie, gdy jego najbliżsi współpracownicy zapytali go, jaka korzyść będzie z tego, gdy pójdą za Jezusem. Jezus odpowiada w sposób taki, można powiedzieć, uroczysty, doniosły. Każdy, kto by opuścił domy, albo braci, albo siostry, albo ojca, albo matkę, albo dzieci, albo rolę dla imienia mego, stokroć tyle otrzyma i odziedziczy żywot wieczny. I wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Więc, drodzy, Jezus podkreśla tutaj, że jeśli rodzina twoja, twoi bliscy mieliby być przeszkodą, aby pójść za Jezusem, a ty tą przeszkodę pokonasz, posłuchasz głosu Ducha Świętego, to Bóg w szczególny sposób tobie to wynagrodzi. Pismo Święte mówi, stokroć tyle otrzymasz. Modlimy się za naszych bliskich, za nasze dzieci, za, nie wiem, brata, siostrę, matkę, ojca, w zależności od naszej sytuacji rodzinnej, aby i oni poznali prawdę. I na pewno będzie to niezwykłe, wielka radość, gdy Pan Jezus powróci na ziemię, a my zostaniemy, czy to żywo go się z Nim spotkamy, czy może będziemy wzbudzeni z martwych. I oprócz anioła, który będzie naszym opiekunem, zobaczymy, że on zaprowadzi nas może do naszych bliskich, prawda, do naszego ojca, do matki, do dzieci. To będzie to wielka radość, gdy będziemy mogli być razem z nimi. Drodzy, ale chcę jasno powiedzieć, że nie wszyscy zbawieni doświadczą tego typu radości. Zapewne będzie wiele takich osób, które będą zbawione jako jedyne w swojej rodzinie. I co? I czy w takim razie ich ból pozostanie z nimi na zawsze po stracie najbliższych? Oczywiście matka, która nie znajdzie tam swoich dzieci w niebie, będzie zapewne to dla niej bolesne doświadczenie,
ale możemy być pewni, że przyjdzie taki moment, że wszelki smutek, wszelka łza zostanie nam zabrana. Ale możemy sobie wyobrazić jeszcze inną sytuację, że oto Bóg wzbudzi małe dzieci, które odeszły z jakichś powodów, czy to choroby, czy nawet prześladowań, bo wiemy, że i tak było, że dzieci oddawały swoje życie. Będą się rozglądać, gdzie jest mama, gdzie jest tata i być może nie znajdą swoich najbliższych rodziców. I Bóg dla tych dzieci będzie miał lekarstwo, które uleczy ten ból i sprawi, że te małe dzieci też będą mogły się radować. I wtedy rodzina duchowa będzie dla nich tą szczególną rodziną, która będzie zaspokajała ich potrzeby właśnie związane z byciem z kimś bliskim. Dlatego też myślę, że już dzisiaj powinniśmy świadomi tych rzeczy, powinniśmy tą rodzinę duchową w szczególny sposób cenić, gdyż jest to rodzina, która przetrwa, tak jak już żeśmy wcześniej powiedzieli, wszelkie doświadczenia i będzie naszą rodziną wieczności. I w związku z tym jest naszym wielkim też przywilejem, że możemy troszczyć się i prowadzić tych, którzy są dzisiaj najbliżej nas. I na pewno powinniśmy nie jeden wieczór, nie jedną noc spędzić na kolanach, aby prosić za ich zbawieniem i też odpowiednio wykorzystywać czas. Ale chcę w tym momencie wyrazić Bogu wdzięczność za to, że Bóg jest ponad naszą rodziną. I na tej ziemi, w naszych zborach jest wiele osób samotnych, wiele osób pozbawionych bliskich, czy to może z powodu śmierci, czy z powodu właśnie tego, że najbliższa rodzina się odwróciła z powodów na przykład decyzji, aby ktoś nawraca się do Boga, przyjmuje, zawiera z Nim przymierze, rodzina się odwraca. Znane są nam przecież takie przypadki. Chwała Bogu, że po pewnym czasie często te relacje z rodziną powracają do równowagi. Czasami też przykład działa pozytywnie, ale nie zawsze tak jest. I wtedy dziękujemy Bogu za to, że On pociesza nas i obiecuje, że wszyscy ci, którzy stracą doczesne rodziny, w wieczności zachowają duchową rodzinę, która będzie już na zawsze. Chwała Bogu za to, a niech ten rok, który jest przed nami i kolejne lata powodują, że jeszcze więcej będziemy prosić za tymi, którzy są bliscy naszemu sercu, ale też nie będziemy zaniedbywać więzów z rodziną duchową, z naszymi siostrami, braćmi, gdyż z nimi będziemy na zawsze w niebie. Amen.